Każdy uważa, że gra w FIFA dobrze lub bardzo dobrze. Często w prywatnych rozmowach słyszymy, że ten jest lepszy, ten jest gorszy, a ten jest prawdziwym mistrzem. Także po raz pierwszy postanowiliśmy powiedzieć sprawdzam i sprawdzić rzeczywiście, która drużyna Ekstraklasy jest najlepsza w FIFA 17. Zaczynamy. Pierwsza kulka, drużyna, która trafi do grupy A. I jest to Wisła Płock. Do grupy B, jako pierwsza drużyna, trafi Lechia Gdańsk. Wisła Kraków. Górnik Łęczna. Pogoń Szczecin. Lech Poznań. Ruch Chorzów. Z nami Gabriel Miedzianowski z Electronic Arts. Gabriel, bardzo fajny event, za nami trwają już pierwsze spotkania. Powiedz mi troszeczkę o organizacji, jak to wszystko będzie przebiegało, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wyłonić najlepszą drużynę w FIFA z Ekstraklasy. Wiemy, że piłkarze grają w FIFA, wiemy, że kibice grają w FIFA. Jest to jedna z najpopularniejszych gier, jeżeli nie najpopularniejsza gra w Polsce. Każda drużyna jest reprezentowana przez jednego kibica i jednego piłkarza. No i cóż, widzimy, że nie ma miejsca na żarty, jest pełne skupienie. Każdemu zależy na tym, żeby wygrać ten turniej. Zaczynają, liczymy na wspaniałe widowisko. Jest! Piąta z gol, proszę Państwa. Debiut gol. 90 minuta bramkarz wchodzi. Nie, jedź. Strzelaj. Idź ze mną, 2-1. Wejdź do bramki. Nie podawaj, jedź. I gol. Dobra, chłopaki, dzięki. Jesteś śliwki robaczywki obecnie. Musimy to wygrać, na jedynej opcji. Biegnij tam, biegnij tam. Dziękujemy. Dobrze było. He was scared. Marian na posterunku znowu. Mamy takiego pecha. Strasznego. Nie, on... Dobrze. Ja! Nie! Chyba była woda. Szkoda, szkoda.
Pasywny futbol, no nie cofamy się. Było trochę ciepło już, ale zdołaliśmy strzelić na 2-2 i jeszcze mieliśmy swoją okazję w końcówce, no ale remis też jest dobry. Powodzenia dla Jagiellonii, ale i tak Krakowia wygra. Niestety będziecie musieli nas przeprosić. Yes! Dobrze. Yes! Indywidualnie. Cześć, jeszcze go przeszła. Yes! O to chodzi, bilansik. Jak urobicie punkty teraz lepiej, to się dogadamy. Panowie, no to jak ten wasz wynik i ten mecz nazwałby Dariusz Szpakowski, patrząc na ten jego komentarz w FIFA? Masakracja? Myślę, że tak. No, dominacja z naszej strony była olbrzymia. Kwestia czasu, kiedy piłka wpadła do bramki. Ja czerwony. Ależ akcja. Szel. Wspaniała okazja. Jak się. Ale far. Kurde, tam troszeczka tam, jejku, myślałem, że kurde, to jest bramka, no już tam 10 metra. To plecznąłem. Emil Drozdowicz, nie ma gola. W na pewno meczach to my dominowaliśmy, mieliśmy więcej sytuacji, nadzieliśmy się na kontrę, no i kończyło się tak, że albo remisowaliśmy, albo przegraliśmy. Simeon wymyślił tę dziewczynkę, także to jest jego talking about your... Simeon, rozmawiamy o twoich reakcjach po zdobyciu bramki. Rzeczywiście, mam gorący temperament. Wszędzie, nie tylko na boisku, więc lubię wygrywać. Ale nie chcielibyście widzieć, jaki się staje, gdy się złoszczę. Wychodzimy z grupy. Oczywiście, to jest mecz o wszystko. Dam się. No wyjdziemy, wynieś.
65 najwięcej? Barysić najwięcej. Wczoraj dobrze wyglądało, jak trenowaliśmy. A dzisiaj jak? Na krótki. Ale nie słyszą. No i dobrze. No lepsze nie dostaniesz. Jezus. Dobra okazja. Barysić nie chce strzelać. 0-0 nie zamieniaje. Tak jest. Jest. Ajajaj. Już tak mniej więcej każdy wie, gdzie biegać, bo na początku był chaos. Więc myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Myślę, że Legię da się pokonać. Pokazali z Jagiellonią 1-0, tylko w słabym stylu. No, nie chcę zapeszać, ale jestem dobrej myśli. Cześć mnie narwało. Oddaję strzał. Piłka w siatce i prowadzą. No patrz. No ja. Strzał poszybował w trybuny. Zdecydował się na strzał. Nie ma gola.